Gap year jest to taka nowy trend na rynku, nie tylko polskim. Chodzi o to, że młodzi ludzie potrzebują czasami trochę przerwy, chcą wyjechać, odetchnąć, poszukać nowego pomysłu na życie. Taka przerwa to może być kilka miesięcy, może to być rok. W Polsce do tej pory nie było to tak popularne jak na Zachodzie. Studenci ze Skandynawii czy z Turcji, właściwie ponad 50% osób, które kończą szkołę średnią, zanim podejmą decyzję o studiach wyższych, wyjeżdżają gdzieś za granicę po to, żeby właśnie poszukać pomysłu na to, co dalej, żeby wybrać mądrze studia zgodne z zainteresowaniami, żeby nauczyć się języka, poznać inne kultury i wracają pełne dodatkowych, nowych doświadczeń życiowych. Łatwiej jest im obrać później drogę na przyszłość. Pracodawcy doceniają ideę gap year i jako potwierdzenie tego mogę powiedzieć o tym, że niektóre amerykańskie uczelnie dopłacają studentom za to, żeby przed rozpoczęciem studiów wyjechali, poszukali czegoś dla siebie na świecie, nauczyli się języka, bo to są te czynniki, które sprawiają, że studenci są lepszymi, osiągają lepsze wyniki w nauce, lepiej gospodarują swoimi finansami, są bardziej przedsiębiorczy, czyli posiadają wszystkie te cechy, które są bardzo poszukiwane na rynku pracy w tej chwili. Bardzo ważne jest to, żeby wybrać odpowiednią formę spędzenia tego gap year'u, bo oczywiście można po prostu wziąć, kupić sobie bilet, wsiąść w nieznane i zwiedzać świat. Jest to oczywiście bardzo fajne i też pracodawca na pewno doceni to, że jesteś osobą odważną, samodzielną, kreatywną. Jesteś osobą pełną pasji. Natomiast warto pomyśleć o tym, jak połączyć to zwiedzanie świata z czymś, co przełoży się na konkretne kompetencje, czyli na przykład kompetencje językowe. Można wyjechać do bardzo egzotycznego kraju, bądź mniej egzotycznego jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, nauczyć się świetnie języka i oczywiście poznać kulturę mieszkając na przykład u lokalnej rodziny. I to jest coś, co staje się coraz bardziej popularne. Także w Polsce. Mam wrażenie, że do tej pory taki gap year był traktowany jako strata roku. Tracę rok mojego życia. Natomiast w tej chwili młodzi ludzie widzą, że stracić rok to znaczy pójść na studia, które po pierwszym semestrze okazuje się, że nie spełniały moich oczekiwań, a tak naprawdę to ja w ogóle nie mogę być lekarzem, bo mdleję na widok krwi, albo jednak prawo to nie ten wybór, którego powinienem dokonać, to był wybór mojego ojca, załóżmy. Więc warto przemyśleć to i wybrać coś, co faktycznie będzie naszą ścieżką życiową i co później przełoży się na to, że będziemy ludźmi sukcesu, tego osobistego i zawodowego w przyszłym życiu.